Słuchajcie, jest taka śmieszna sytuacja, że rok temu zgoliłam sobie brwi. Dlaczego? Już zaraz się dowiecie, jeżeli ktoś nie pamięta tego zjawiska. I od tamtego czasu non-stop do tej pory pojawiają się u mnie pytania do mnie, czy brwi mi odrosły, jakby tego nie było widać. I dostaję masę, ale to masę pytań i na live'ach, i w prywatnych wiadomościach, i pod filmikami do tej pory o te brwi. Także w dzisiejszym filmiku postanowiłam rozjaśnić wszystkie wątpliwości, odpowiedzieć na najbardziej popularne pytania spod tamtego właśnie filmu, kiedy golę brwi. I ja się będę posługiwała tymi pytaniami, które były zadane już rok temu, żebym miała wszystko, że tak powiem, pod ręką, bo i tak te pytania się non-stop pojawiają takie same, więc wybiorę te najbardziej popularne, te, które najczęściej słyszałam i odpowiem na nie w tym filmie, także zapraszam do oglądania. Jeżeli ktoś nie wie, dlaczego zgoliłam brwi, to zrobiłam to do konkursu o charakteryzacji. Miałam wykonać makijaż na postać, więc łatwiej mi było po prostu te brwi zgolić. Mogłam je również zakryć, ale po pierwsze nie miałam takich materiałów, po drugie zawsze zgolone brwi wyglądają jednak lepiej niż zakryte. No i z czystej ciekawości po prostu chyba każdemu gdzieś tam przez myśl w ciągu życia przemknie, że ale to by było dziwne na przykład nie mieć brwi i ja chciałam po prostu spróbować jak się będę czuła bez brwi i wiedziałam, że dużo makijażystów z zagranicy goli te brwi, żeby było im łatwiej wykonywać makijaże, więc tym bardziej mnie to zmotywowało do tego, żeby to zrobić. Także ja przynajmniej nie uważam tego za nic dziwnego. Czarny cukier. W pierwsze dni nie bała się na siebie patrzeć w lustrze. Dla mnie to okropne. W sensie okropne jest dla Ciebie patrzenie się na siebie w lustrze, czy okropne jest to, że zgoliłam brwi, bo troszeczkę to taki ma podwójny kontekst. Właśnie z tym była najśmieszniejsza historia, bo przez 3 dni nie mogłam się kompletnie przyzwyczaić do swojego wyglądu, kiedy zgoliłam brwi. Co mam na myśli? Kiedy na przykład wstawałam rano do łazienki, to byłam pewna, że patrząc w lustro zobaczę tą samą osobę, którą widzę dzień w dzień w lustrze, że nic mnie nie zaskoczy, a tymczasem zaskakiwało mnie to za każdym razem, że tych brwi nie mam. Budziłam się, szłam do łazienki, patrzyłam w lustro i nagle takie przerażenie, takie lekkie, taki dreszczyk, wiecie, że nie spodziewacie się tego, że tych brwi nie macie, że tutaj czegoś brakuje, że to miejsce jest łyse. No i faktycznie, nie powiem, przez 3 dni miałam takie lekkie zdziwko, kiedy patrzyłam w lustro. Gdzieś tam w ciągu dnia, kiedy na siebie też nie patrzyłam, no to kiedy przeszłam koło lustra, też to takie zdziwienie się pojawiało, że czegoś mi brakuje na tej twarzy i no jednak fajnie by było to mieć. Tutaj Pola napisała komentarz: ja straciłam brwi i rosły mi 9 miesięcy, więc no to nie parę tygodni. Bardzo dużo właśnie było pytań odnośnie tego, ile takie brwi później rosną. I oczywiście jest to pewnie w dużej mierze zależne od naszego tempa wzrostu włosa. Mi na przykład włosy dosyć szybko rosną. Wiadomo, jest to tam od chyba centymetra do 2 na miesiąc. Tak człowiekowi mniej więcej, przynajmniej na głowie włosy rosną. No ale jak dobrze wiemy, i brwi, i rzęsy również nam odrastają i też w dosyć szybkim tempie. No, bardzo dobrze wiecie, że dziewczyny przynajmniej, że jeżeli golicie sobie nogi czy pachę, no to te włosy odrastają Wam już właściwie po 3 dniach, są naprawdę dosyć długie. Więc podobnie jest z brwiami. Jeżeli sobie je przytniemy, to czy na przykład wyrwiemy włoski gdzieś tutaj dookoła brwi, bo na przykład chcemy sobie je wyregulować, no to te brwi nam odrastają tak gdzieś mniej więcej po tygodniu, maksymalnie 2, już te włoski normalnie z powrotem widać i trzeba tą czynność powtarzać. Stwierdzenie, że włosy rosną 9 miesięcy jest błędne, tak samo jak ludzie pisali też komentarze, że włosy im nie odrosły po zgoleniu brwi, bo na przykład po moim filmie zgolili brwi, nie odrosły albo rosły im bardzo powoli. Nie każdej osobie rosną w takim samym tempie włosy, ale to, że rosną bardzo podejrzanie długo albo nie rosną wcale, nie jest możliwe, po prostu jest to mit. Włosy po zgoleniu rosną szybciej, krócej, są grubsze, cieńsze. To nie ma kompletnie wpływu na porost naszego włosa. Jedyne, co ma wpływ na porost naszego włosa, to jest tylko i wyłącznie depilacja laserowa, ponieważ ona uszkadza tą cebulkę włosa, ona ją po prostu niszczy. I wtedy, wiadomo, ten włos rośnie przede wszystkim wolniej. Julia M. Jak taka osoba w ogóle znalazła się na YouTubie? Leczyć się trzeba. W Twoim przypadku zdecydowanie by to pomogło. Powiem Ci, jak się znalazła na YouTubie. Kupiła sobie kamerę i nacisnęła guzik i wrzuciła to na YouTube'a. Nie wiem, czy to takie trudne jest. Po co golisz, jeżeli i tak odrosną? Boż, przepraszam za hejt, to moja opinia. to twoja opinia czy hejt, bo już nie wiem. Weronika, po co gole brwi, skoro i tak mi odrosną? No właśnie po to je gole, bo i tak mi odrosną, więc nie boję się tego, że jest gole, bo odrosną. Powtarzam to trzeci raz, ale twoje pytanie zawierało już odpowiedź. Adriana napisała, spoko, przynajmniej brwi będą gęstsze. I to jest kolejny mit odnośnie porostu brwi. Po ścięciu brwi nie będą one ani gęstsze, ani rzadsze, ich struktura kompletnie się nie zmieni. Wiadomo, jeżeli nagminnie golimy nasze włosy, na przykład gdzieś tam na przestrzeni lat, na nogach, pod pachami, czy gdziekolwiek, dajmy na przykład zarost na twarzy, to wiadomo, że poprzez te ostrza, ciągłe podrażnianie skóry i ścinanie włosa ostrą maszynką, one się stają nieco ostrzejsze, ponieważ wszystkie równo rosną w jednym momencie i daje to złudzenie, że tych włosów jest więcej, ale w konsekwencji tylko ewentualnie hormony mogą wpłynąć na to, że tych włosów będzie mniej czy więcej, czy ewentualnie dana choroba może wpłynąć na to, że stracimy nasze włosy, ale golenie ich nie ma kompletnie z tym nic wspólnego. Tutaj psychiatryk zadał pytanie, lubię Cię Noemi, ale bez brwi wyglądasz dziwacznie, miałaś takie piękne brwi i je zgoliłaś i wyobraź sobie, jak one będą rosnąć, tak jak na nogach, małe, ale szorstkie i trochę widoczne, fu. Faktycznie włosy jak rosną i rosną równie, no to są szorstkie, krótkie i fu. I właściwie tak, w tych pierwszych dniach faktycznie te włosy, no był taki jeżyk na tych brwiach, one tak śmiesznie odstawały i no jak się kremowałam na przykład na twarzy, czy myłam twarz, no to dotykałam to i faktycznie no było to dziwne uczucie, że na brwiach mam takie krótkie włosy, no ale one z dnia na dzień właściwie ciemniały i przypominały z powrotem moje dawne brwi, a ja mam brwi dosyć twarde i ciemne raczej, więc no, koloru moich włosów wiadomo. Więc jakby szybko było je widać. Na początku czasami mi ich brakowało i faktycznie nie nadawały się do każdego makijażu na co dzień. Kiedy się nie miało brwi i nie miało się makijażu, to wyglądało się no, troszeczkę dziwnie, bo no, ale jakby nie przeszkadzało mi to na tyle, żeby tego jakoś żałować. Tym bardziej, tak jak mówię, że brwi dosyć szybko odrastają i faktycznie na początku były takie ble i dziwne, kiedy się je dotykało, ale wiadomo, człowiek bardzo szybko przyzwyczaja się do wszystkiego. Tak jesteśmy skonstruowani, że gdzieś tam bardzo szybko przyzwyczajamy się do siebie i do nowych rzeczy, które nas otaczają, więc później polubiłam mój brak brwi. Tak jak wiele ludzi, którzy tutaj komentują i też polubiło moje brwi w trakcie nagrywania tamtego filmu, to ja też po jakimś czasie się do nich przyzwyczaiłam. I tutaj dosyć taki ważny komentarz, bo jak moja babcia była młoda, to koleżanka wyrwała jej brwi. Wtedy były modne takie cienkie i nie ma ich do dziś. I to jest prawda, kiedyś była taka moda na bardzo cienkie brwi, ale pamiętajmy, że je się depilowało, a może bardziej wyskubywało po prostu pensetą. Tworzenie takiego kształtu, takiego łuku z brwi, one były modne, bardzo, bardzo cienkie. No i wiadomo, jeżeli brwi będziemy wyrywać, depilować, to sukcesywnie te cebulki, ten włos się może zatracić, więc jest różnica między goleniem, które nie narusza kompletnie cebulki włosa, a takim wyrywaniem go i jednak naruszeniem tej macierzy, która może w konsekwencji gdzieś tam obumrzeć albo można ją wyrwać całkowicie i wtedy wiadomo, że ten włos nie odrośnie. Cute Death pisze, trudno potem odzyskać kształty brwi, bo odrastają jakieś krzaki. I tutaj się też nie zgodzę, bo nie jest to trudne do uzyskania, ponieważ te włosy rosną równomiernie na całej brwi, tak jak rosły wcześniej i koniec końców i tak odrośnie Wam cała brew, tak jak wyglądała poprzednio. Ja tego żałuję, że nie nagrywałam albo nie robiłam sobie zdjęć dzień po dniu, jak te brwi odrastały, do doprowadzenia ich do takiego ogólnego stanu sprzed. No to faktycznie trochę to zajęło, ale one już właściwie po tych 2 tygodniach wyglądają naprawdę spoko. Wystarczy je troszeczkę podkolorować, bo one przynajmniej u blondynek mogą być gdzieś tam pod spodem jaśniejsze niż u góry, a tak to, jeżeli poprawimy je kredką, to naprawdę wygląda to ok. I teraz już mi się nie chce szukać tych pytań, ale były jeszcze takie pytania odnośnie tego, jak ludzie reagowali na mnie na ulicy, no to ludzie jak ludzie, no większość ludzi raczej nie zwraca nikomu uwagi na ulicy, nieważne jak ktoś jest ubrany, pomalowany, raczej się nikomu w twarz nic nie mówi, nieważne co by to było. z czystej kultury. Także ludzie normalnie na mnie patrzyli. Niektórzy mówili, że fajnie wyglądam. Raczej z hejtem się żadnym nie spotkałam. Poza tym ja też często chodzę w okularach, chodziłam wtedy w okularach, więc jeżeli nie macie brwi i założycie okulary, to właściwie nie widać tego, że nie macie brwi. Myślę, że też dużo ludzi na pierwszy rzut oka nie widzi, że tych brwi się nie ma. Naprawdę to wam się może wydawać dziwne, jak to teraz mówię, ale wiele osób nawet nie zauważa, że nie macie tych brwi, bo they don't give a fuck. Oni raczej nie przyglądają się ludzie wam tak, jak wy myślicie, że wam się przyglądają. Raczej się mijamy po prostu na ulicy i nikt nie zwraca na was uwagi, na mnie uwagi. No tak po prostu działamy. Wydaje mi się, że zebrałam tutaj najczęściej zadane odpowiedzi i wydaje mi się, że chyba wyczerpałam temat. Na pewno fajne to było doświadczenie, fajnie było to zrobić, nie powiem. Moja ciekawość jest zaspokojona. I co, mimo że większości osobom pewnie wydaje się to dziwne, że ktoś zgolił brwi, to jednak pod moim filmem i było i jest masę pozytywnych komentarzy, więc ludziom się to raczej podobało. Nie przeszkadzało im to, że zgoliłam brwi. Był odbiór naprawdę bardzo fajny, bardzo przyjemny. No i to też mnie bardzo cieszy, że tak pozytywnie zostało to odebrane. Ja wam bardzo dziękuję każdemu za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach, które pojawią się już niebawem, i vlogi, i makijaże, bo to znajdziecie najczęściej na moim kanale. Filmy pojawiają się 3 razy w tygodniu. Zapraszam was na Instagrama, na którym jest masa zdjęć, na Facebooka, Snapchata, jeżeli chcecie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!